Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otworzymy 10 różnych paczek w trybie Ultimate Team FIFA. Będzie to piłkarz urodzinowy, piłkarz Straszny Krzyk, piłkarz z drużyny sezonu. Także mnóstwo mam tych przeróżnych paczek dla Was. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, bo będzie to coś zupełnie innego. Dlatego zaczniemy, słuchajcie, od paczki za 5000. Myślę, że od tej najmniejszej wartości. Razem będzie się 10 paczek i oczywiście zobaczymy, czy coś ciekawego trafimy. Mam nadzieję, że tak, bo ogólnie te kolejne paczki to z każdą kolejną, no będzie coś lepszego. Byłoby super, gdybyśmy wbili tak ze 148 łapek w górę, byłbym Wam mega wdzięczny. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to też będę Wam wdzięczny. No a my lecimy już z drugą paczką. Pierwsza paczka za 5000 i zupełnie nic. Druga paczka za 7500. Widzimy, jest tutaj już jakiś złoty, świecący zawodnik, no ale to nie jest to, czego szukamy. Long. No, mogło być na pewno lepiej, ale na razie spokojnie. Dwie najgorsze paczki za nami. I już lecimy na trzecią paczkę i tu już przechodzimy do paczki za 15000. W paczce za 15000 niestety walkoutu nie będzie, ale jest. A już myślałem, że to może być Danilo, ale nie tym razem. Danilo, który opuścił teraz Real Madryt za 30 milionów, także też gruby transfer. Dużo się dzieje w tym okienku, jeżeli chodzi o transfery. No chciałbym, żeby też dużo się działo w naszych paczkach. Z paczki za 15000 przechodzimy do paczki za 25000. Więc tutaj już jest coś lepszego. O, i mamy pierwszy dobry traf. SPD Inform, taki dobry traf, to tak w cudzysłowie. Bogatkan. To raczej nic wielkiego z nim nie zrobimy. Ale Informa w zespole witamy, jakieś kondycje. Więc nie ma tragedii. Paczka za 25000, już jest pierwszy boom. Kolejna paczka za 25, tutaj za 100. To powiem Wam, że kolejna paczka będzie za 55000. Także tutaj przechodzimy do paki za 55000. Może też będzie coś ciekawszego, zobaczmy. Flara na poziomie 8384. I to będzie Carvajal, tak jest. Okej, także Carvajal z Realu Madryt, myślę, że spoko, tym bardziej, że aktualnie, jak to nagrywam, to Real Madryt jest w tych ważnych meczach, a ten overall też na pewno nam sporo pomoże, bo też tam ta ocena jest trochę wymagana, więc ten Carvajal ma swoją wartość. Za nami, moi drodzy, 5 paczek, czekajcie, 5, 7,5, 15, 25, 55, tak jest, za nami 5 paczek. No i teraz tak się zastanawiam, do której przejść, czy do paczki za 100 tysięcy, czy piłkarz 84+. Wydaje mi się, że piłkarz 84+, albo dobra, niech jest paczka za 100 tysięcy i wszystkie te paczki o jakieś tam wartości nam odejdą, a teraz zastanawiam się tylko o te paczki z kartami specjalnymi, no ale tu widzimy Hevedes 84, także no... Ale też jest piłka z Realu, no myślę, że jak tych zawodników tam spokojnie się posprzedaje, to coś tam zarobimy, no ale to na pewno jest bez szału, także niestety. Ale teraz już przechodzimy do kart specjalnych, więc teraz myślę, że piłkarz 84+, to będzie kolejna paczka i zobaczmy. Walkoutu nie będzie. Jestem ciekaw w sumie, czy tą kartę można sprzedać. Bramkarz Hiszpania, uuu, 8,6, tak jest, Asenjo, a więc to jest dobry traf. Bo ten Asenjo jest naprawdę niesamowity. Myślę, że 30 tysięcy co najmniej ta karta kosztuje, ale niestety tej karty sprzedać nie możemy. Ale powiem Wam, że przy lidze hiszpańskiej to ja tego Informa Asenjo z miłą chęcią będę na pewno używał, więc całkiem spoko. Więc kolejna paka za nami. No i teraz słuchajcie, paczka numer 7 i to będzie chyba piłkarz Straszny Krzyk czy urodzinowy. Wydaje mi się, że Straszny Krzyk będzie, jest to generalnie tańsza z reguły, zobaczmy. Bez walkoutu, jeżeli chodzi o Straszny Krzyk, ale co tam będzie, bo te karty chyba są coś warte. Napastnik 28 tempa, demon prędkości, Mertesacker, także no tak. Ale można go, też go nie można sprzedać, kurde. Ale te karty są ogólnie do SBC potrzebne, więc bierzemy do klubu oczywiście. No i słuchajcie, zostały nam jeszcze dwie karty. Ósma to będzie piłkarz urodzinowy fut, a na koniec piłkarz z drużyny sezonu. Zobaczmy, piłkarz urodzinowy fut. Niestety bez walkoutu.
co tutaj będzie, SPO Włochy. I to jest El Shaarawy, tylko że ten 84, boże. Myślałem, że trochę lepszy będzie ten overall. Jestem ciekaw, ile ten El Shaarawy kosztuje, czy też możemy go sprzedać. Też nie możemy go, niestety, sprzedać. No ale potem ewentualnie na przepalenie, chociaż powiem wam, że tego El Shaarawy'ego to ja bym chyba zostawił sobie w klubie. Także całkiem spoko. No i słuchajcie, ostatnia, 10. paczka. Piłkarz z drużyny sezonu. Zobaczmy, co będzie, bo kończymy walkoutem. Także coś pięknego, nie zdążyłem zobaczyć, jaka flaga mi tutaj mignęła przez chwilę. Zobaczmy. Brazylia, może jakiś Neymar na samo zakończenie. Zobaczmy, LP? O jest. O matko boska. O mamo, Tyson, ależ. Kurde, fix. No dwa razy chyba Neymara Totsa nie trafimy w tej FIFA, ale takim Totsem Brazylijczykiem kończymy, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, tym bardziej, że Tyson jest warty w okolicach 50 tysięcy. Także moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, no i na razie. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałam tobą chleb.